Świat biznesu, przedstawiciele władzy, ekonomiści i publicyści rozmawiali w Rzeszowie o tym, jak pogłębiać współpracę w ramach państw obszaru Trójmorza, o tym, jak zmieniła się sytuacja tych krajów po ataku Rosji na Ukrainę, na jakie nowe zagrożenia muszą być gotowi przedsiębiorcy i czy mają świadomość nowych zagrożeń. Rewolucja cyfrowa zmienia istotnie warunki, w jakich funkcjonuje biznes, także polski biznes, ale radzę wszystkim i konsumentom, i producentom, i wytwórcom, usługobiorcom, i ustawodawcom, żebyśmy pamiętali, że to, co cyfrowe, chociaż jest wirtualne, ma dwie strony, tak jak każda moneta, która jest realna. Ma plusy i minusy. Na przykład firma, która wspomaga swoje działania sprzedażowe systemami sztucznej inteligencji, może zwiększyć dotarcie do klienta, przyspieszyć feedback w relacjach z klientem, ale staje się także podatna na nowe zagrożenia. Nie tylko na wojnę w domenie cyber, jaką prowadzą Rosję, ale także na schakowanie przez konkurentów. Dlatego dobra firma pamięta, żeby o tym, żeby pewne obszary jej działalności były cyfrowo wyizolowane, żeby była zdolna do przetrwania w warunkach padnięcia internetu, w warunkach ograniczonego dostępu prądu lub innych surowców. Że największe zasobem firmy nie jest system sztucznej inteligencji czy serwer, tylko ludzie, którzy potrafią ten serwer, jak to się mówi, postawić po ataku na ten serwer. Panie profesorze, a jaka jest świadomość wśród przedsiębiorców, wśród biznesu o tych najnowszych atakach, cyberatakach? Ja mam wrażenie, że coraz więcej polskich przedsiębiorców są ludzie światli, znający nowinki i wiedzą, że nie można zachłystać się po prostu innowacjami, że technoentuzjazm może prowadzić do pułapek, że trzeba rozwijać technologie ze świadomością, że one mają dwie strony, jak każda moneta, plusy i minusy, i że postęp ma także swoje koszty i że można te koszty ograniczać, jeśli się będzie pamiętało, że tak naprawdę robimy interes po to, żeby nasza rodzina była dostatnia i żeby klienci byli zadowoleni, a tabelki i wykresy wzrostu to są narzędzia pomocnicze, dzięki którym możemy lepiej organizować pracę, ale one nie powinny ani zasłonić nam pracownika, ani klienta, ani interesów właściciela. Tradycją Kongresu 590 jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Objęła ona wszystkie kategorie firm w polskiej gospodarce. Nagrodzone zostały firmy, które mają dziś pozycję światowych liderów, posiadają część globalnego rynku oraz takie, które są startupami, ale już z wyraźnymi osiągnięciami rzeczywistymi i namacalnymi. Wyróżnione zostały także firmy średnie. Wszystkie łączy jedna rzecz. Ich właściciele byli na tyle zdeterminowani, że w czasie wielu lat istnienia przetrzymali zmiany podatkowe i zawirowania prawne. Są to też głównie firmy rodzinne, opierające się często na wielopokoleniowej sztafecie w przekazaniu biznesu. W tej chwili, w tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą, jesteśmy bardzo narażeni na cyberataki i na to niebezpieczeństwo. W tej chwili mogę powiedzieć, kilku moich kolegów, którzy prowadzą również firmy prywatne, dosyć spore firmy prywatne, uległo atakom właśnie cyberprzestępców, którzy zhakowali serwery, wprowadzili swoje zabezpieczenia, swoje hasła i żądają w tym momencie dosyć dużych pieniędzy za odzyskanie i udostępnienie danych, które utracili na tych serwerach. To jest olbrzymie zagrożenie dla firm produkcyjnych, również dla firm handlowych, bo no nie każda firma jest w stanie spełnić te wymogi, prawda, czy żądania tych agresorów i zapłacić dosyć wysokie haracze, jakby powiedzieć. Jest to bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorców i w tej chwili nasz informatyk mojej firmy pracuje nad kilkoma serwerami, które wyjątkowo stara się zabezpieczyć przed tym, aby tych hakerskich ataków na serwery polskich firm nie było. Jak zwiększać naszą konkurencyjność naszych polskich rodzimych firm w obszarze Trójmorza?
polskie firmy są konkurencyjne z tego względu, że warunki, jakie mają w Polsce do prowadzenia działalności gospodarczej, to jak klasyczna szkoła przetrwania. Stąd gdyby te warunki zmienić, to polskie firmy zamiast tracić czas niepotrzebnie na biurokratyczne, różne niepotrzebne i czasochłonne formalności i zawiłości podatkowe, mogłyby skupić się wyłącznie na skalowaniu swoich przedsięwzięć i jeszcze większej ekspansji, bo nasze państwo i nasze społeczeństwo jest na tyle duże i zauważalne w skali kontynentu, że rynek wewnętrzny jest niewystarczający do tej skali możliwości i potencjału, które polskie firmy mają. Stąd wyjście za granicę jest czymś tak oczywistym i naturalnym, natomiast nie wszystkie firmy wychodzą ze względu na stracony czas wewnątrz, na te wszystkie biurokratyczne poddaństwa, które uniemożliwiają czasami zajęcie się naprawdę tylko biznesem. Poza Polską inwestycji, bo mając dobrze przygotowane produkty i usługi, dzisiaj dzięki już w dużej części właśnie pewnym możliwościom sieciowym można to naprawdę oferować, niekoniecznie tworząc swoje fabryki poza Polską. I to dzisiaj widać, zwłaszcza przy tych usługach, gdzie jest bardzo duża wartość dodana, czyli ten wkład intelektualny jest decydujący, że można w Polsce projektować i tworzyć zaawansowane w skali światowej rozwiązania tu na miejscu. Obecny na kongresie 590 w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda za największą plagę uznał bezrobocie, za mniejsze zło inflację. Zauważył problem związany z inwestowaniem w naszym regionie, bo jak powiedział, druga część globu postrzega Polskę jak tą część, gdzie toczy się wojna. To z kolei utrudnia prowadzenie biznesu. Obiecał pomóc przedsiębiorcom, ułatwiając im kontakty z zagranicznymi kontrahentami. Oczywiście, że gdzieś z daleka ze świata, gdzieś z drugiej strony globu czy zza oceanu może się wydawać, że praktycznie rzecz biorąc wojna toczy się tutaj, tak? Bo tych odległości na mapach właściwie nie widać, zwłaszcza tych, gdzie jest duża skala. Więc to na pewno w jakiś sposób jest znakiem ostrzegawczym dla różnego rodzaju inwestorów i niestety na pewno też cały szereg inwestorów wstrzymuje się z inwestowaniem. Ale z drugiej strony to, że wszystko działa, to, że tutaj Rzeszów działa, że władze lokalne działają, że pomoc dla Ukrainy cały czas nieprzerwanie tędy idzie w sposób bardzo sprawny, to także pokazuje, jak bardzo prężny jest ten region. I to jest także bardzo dobry znak od strony gospodarczej. Paradoksalnie w tej bardzo trudnej wojennej sytuacji widać, że tutaj wszystko jest poukładane, że tu wszystko biegnie tak, jak powinno, że właśnie gdyby nie sprawność działania tutaj lokalnej społeczności, lokalnych władz, lokalnej infrastruktury, to przecież ta pomoc dla Ukrainy nie byłaby możliwa. Więc paradoksalnie również i od tej strony biznesowej, w szczególności na przyszłość, kiedy już ta wojna się skończy, Podkarpacie, społeczność lokalna, regionalna, władze wystawiają sobie świetną ocenę i pokazują, tak, jesteśmy sprawni, jesteśmy prężni, umiemy sobie radzić w najtrudniejszych sytuacjach, dajemy radę, w związku z czym w jakimś sensie także i dajemy gwarancję tego, że tym bardziej przecież znakomicie poradzimy sobie, kiedy tych wszystkich obciążeń dodatkowych nie będzie. Więc tak jak mówię, kongres odbywa się tutaj, to wszystko się toczy. Firmy z Podkarpacia prosperują, wiele z nich radzi sobie znakomicie, nawet w tych trudnych warunkach. Uczestniczą w tegorocznej edycji Nagrody Prezydenckiej, są wśród finalistów, więc życie także, czy też mimo tej trudnej sytuacji, toczy się normalnie i za to jestem wszystkim ogromnie wdzięczny. Zwycięzcy kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej zostali nominowani w kilku kategoriach. Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces w kategorii Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Badania i Rozwój oraz Startup. Prezydent przyznał również nagrodę indywidualną osobie wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości. Jej laureatką jest Beata Drzazga, prezes i założycielka Beta Med S.A. Nagroda specjalna trafiła do województwa podkarpackiego za wkład w rozwój polskiej gospodarki, a także w pomoc zaatakowanej przez Rosję Ukrainie.